Bardzo mi się podoba, jak są w Warszawie, kiedy widzę w Warszawie ulice, no, ludzi, z którymi jakoś się identyfikuję, z którymi coś mnie łączy, którzy są dla mnie ważni. Myślę, że też ważni dla wielu młodszych, choć niekoniecznie młodych ludzi w tym kraju. Tak jest na pewno z ulicą Johna Lennona. I z ulicą George'a Harrisona byłoby tak samo. Ja muszę powiedzieć, że jestem prywatnie wielkim fanem George'a Harrisona. Uważam go za, no, pewnie drugą po Lennonie, ale bardzo, bardzo ważną postać w zespole The Beatles. I ważną później solowo, i ważną w tym, co robił jako człowiek, jako przedsiębiorca, również już po opuszczeniu Beatlesów. Ważną w nagraniach Beatlesów, dlatego że to George Harrison bardzo dużo wszelkiego rodzaju innowacji do tych nagrań wprowadzał. No, tak się złożyło, że także te płyty, pojedyncze płyty, te pierwsze płyty, na których pojawiały się kompozycje George'a Harrisona spośród nagrań Beatlesów, no, najbardziej mi się podobają. I to była taka postać, która brzmieniowo moim zdaniem najbardziej się przysłużyła tym późnym latom Beatlesów przede wszystkim.